Z Ewangelii według świętego Jana. Przypadało wtedy w Jerozolimie święto odnowienia świątyni. Była pora zimowa. Jezus przechadzał się na terenie świątyni w krużganku Salomona. Otoczyli go wówczas Judejczycy i pytali go: jak długo jeszcze będziesz trzymał w nas w niepewności? Jeśli to ty jesteś Mesjaszem, to powiedz nam otwarcie. Jezus im odpowiedział: już wam powiedziałem, a nie wierzycie. Za mną świadczą czyny spełniane przeze mnie w imieniu mojego Ojca. Wy jednak nie wierzycie, bo nie jesteście z mojej owczarni. Moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam. One idą za mną, a ja im daję życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie zabierze ich spod mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy niż cokolwiek i nikt nie jest zdolny porwać czegokolwiek z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy świadkami takiej prowokacyjnej rozmowy Żydów z Jezusem. Żydzi, którzy jakby chcą od Jezusa wydobyć jasną deklarację, kim on jest i czy on rzeczywiście jest Mesjaszem. A Jezus mówi: no przecież mnie znacie, obserwujecie, widzicie moje dzieła, widzicie co robię, jak żyję, widzicie jakich czynów dokonuję, znacie moją naukę, słuchacie tego co ja mówię. Możecie sobie z tego wyciągnąć bardzo konkretne wnioski. Zobaczcie, że bardzo często w tej naszej przestrzeni wiary istnieje taka pokusa, żeby wymóc na Bogu jakąś taki jasny znak, że to, ta droga chrześcijańska, ta droga naszej wiary, ten cel, który nam pokazuje Chrystus, jest pewny. Żebyśmy mieli jakąś pewność, żebym ja miał coś w garści, żeby Chrystus mi pokazał, że rzeczywiście On jest Mesjasz, On jest Pan, On rzeczywiście jest, że jest niebo, że warto i tak dalej. A tymczasem nic takiego się nie dzieje. Jakby wciąż pozostaje ta przestrzeń do pewnej interpretacji, dokonania wyboru. I właśnie taki jest Pan Bóg. On nie daje nam gotowych odpowiedzi. On nie objawia siebie w taki sposób, żeby no nie dało się już tego podważyć. Absolutnie. Dlatego, że Pan Bóg zostawił nam przestrzeń wolności po to, żebyśmy my dokonali wyboru. Żebyśmy to my rzeczywiście, patrząc na Jego dzieła, słuchając Jego nauczania, wyciągnęli z tego wniosek, czy On jest rzeczywiście Panem, czy On jest Bogiem. Bo tylko mój wybór, tylko moja decyzja pójścia za Chrystusem sprawi, że rzeczywiście to moje życie będę opierał na Jego nauce. Nie da się nikogo zmusić do wiary. Nie da się nikogo w taki sposób, nie wiem, przerobić, zideologizować, zmienić mu myślenie, tłuc mu do głowy tak, że ty musisz żyć tak, a nie inaczej. Nie, to jest po prostu pewien wybór, to jest decyzja. Wolna decyzja każdego człowieka. Tak jak to było jest w historii chrześcijaństwa, tak? Że ludzie, którzy usłyszeli dobrą nowinę, uwierzyli w to, że ta droga z Chrystusem, czy ta świadomość tego, że Chrystus jest obecny w ich życiu, w ich codzienności, jest w stanie przemienić nie tylko ich życie, ale też świat wokół nich. Zobaczcie, że Pan Bóg nie wybrał sobie wielkich tego świata. On wybiera ludzi słabych, ludzi, którzy wbrew pozorom, no oni nie mają żadnych układów. Nie są herosami, nie są politykami, nie są bogaczami, nie są jakimiś ludźmi, którzy mają niesamowite jakieś znajomości. Nie, są prostymi rybakami, a jednak idą i głoszą Ewangelię, czyli podejmują się misji, która po ludzku z góry jest skazana na przegraną. Ale dlaczego oni idą i głoszą? Dzisiaj Jezus o tym mówi w swojej Ewangelii. Moje owce słuchają mojego głosu.
Ta decyzja o tym, żeby iść i ewangelizować, żeby świadczyć o Chrystusie, rodzi się w sercach tych ludzi, nie tylko apostołów, ale też tych, którzy przychodzą po nich. Rodzi się ze słuchania głosu pasterza. Że oni wierzą w to, że Jezus jest przy nich obecny, że On ich chce poprowadzić, że On im towarzyszy, że On dopełnia tego wszystkiego, co oni, czego oni się podejmują. Zobaczcie, Ewangelia nigdy nie wprowadza żadnych rewolucji społecznych. Nigdy nie wprowadza jakichś rewolucji, nie wiem, jakichś globalnych. Ewangelia ma moc przede wszystkim przemieniać ludzkie serce. I tak się dzieje w przypadku wszystkich tych, którzy uwierzyli i poszli za Chrystusem. Pierwsi chrześcijanie, oni uświęcali przede wszystkim swoje środowiska, w których żyli. Nie zmieniali zawodów, nie porzucali swoich domów, nie porzucali swoich środowisk. Nawet święty Paweł, kiedy pisał, nawet pisał do niewolników: słuchajcie, jesteście niewolnikami, więc róbcie to, co do was należy, ale róbcie to z miłości do Chrystusa i z miłością do drugiego człowieka. Po to, żebyście przez świadectwo waszego życia przemieniali serca tych, wśród których żyjecie, wśród których jesteście. Nie? Zobaczcie, że czasem jest coś takiego, że jeżeli człowiek gdzieś poznaje Chrystusa, stara się iść tą drogą Ewangelii, to jakby pierwszym takim elementem to jest to, że ja muszę zmienić środowisko. No bo nie pasuje do tego środowiska, bo moje życie odstaje od tych ludzi. No bo, prawda, Chrystus mówi mi o tym, żebym kochał swoją żonę, żebym kochała swojego męża, żebym kochał swoje dzieci, żebym bardziej niż, prawda, swoich przyjaciół, znajomych i innych, to skupił się właśnie na tych swoich najbliższych, żebym dbał o środowisko rodzinne, o ten klimat religijny w domu, żeby była modlitwa, żeby było moje spotkanie właśnie w miłości z domownikami, żebyśmy sobie przebaczali, żebyśmy nauczyli się przebaczać innym, żebyśmy byli uczciwi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To rodzi się ze słuchania słowa. Nie z tego, że ktoś mi coś narzucił, ale nie, spotykam się z Jezusem, słucham Jego głosu i staram się realizować w swoim życiu to, do czego On mnie zaprasza. Przy współpracy z Jego łaską. A nawet jeżeli mi nie wyjdzie, nawet jeżeli gdzieś się w życiu wyłożę, no to akceptuję swoją słabość, akceptuję swoją grzeszność, wierząc w to, że Jezus już mnie zbawił, że On przychodzi, żeby mnie podnosić, żeby mnie umacniać. Żeby wspierać mnie w tym, żebym stawał się jeszcze bardziej podobny na wzór Jego, jako tego prawzoru miłości, miłości Boga i drugiego człowieka. I to jest, myślę, klucz do dzisiejszej też Ewangelii. Przynajmniej ja tak to odczytuję. Że mam słuchać głosu Pana, mojego pasterza, starać się iść za tym głosem w tej codzienności, w której żyję, w tej historii, w której jestem. Czy ja jestem księdzem, czy jestem, prawda, mężem, żoną, czy pracuję w fabryce, czy pracuję w jakiejś korporacji, czy robię cokolwiek innego. Właśnie jestem posłany właśnie tam, aby świadczyć o tym, co ja przeżywam, co jest doświadczeniem mojego serca. Nie czymś tylko zewnętrznym, ale tym, co się dzieje we mnie. Co we mnie robi, czy co we mnie działa, to słuchanie Słowa Bożego, prawda? I do tego mnie dzisiaj zaprasza to słowo. Spotkajmy się dzisiaj z Chrystusem właśnie w taki sposób. Zobaczmy, jak to słowo do mnie dociera w mojej codzienności. Bo może być czasem tak, nie? Mówimy o tym, że ktoś chce być święty, nie? To wezwanie do świętości, nie? Czasem gdzieś na kazaniu pojawia się takie pytanie, czy ktoś z nas chce być świętym, nie? No tak, oczywiście, no wszyscy chcemy być świętymi, ale czy ktoś to mówi poważnie? Czy może inaczej, ile osób mówi, czy odpowiada poważnie? Nigdy nie odpowiem poważnie, jeżeli nie będę przekonany, że to jest moja droga realna, do którą mnie zaprasza Pan. Bo mogę sobie wyobrażać, że to jest rzecz, która jest wzorem niedoścignionym, nie dla mnie. W ogóle się do tego nie nadaje, nie? A to jest dla nas. To jest dla Ciebie i dla mnie. Bo tą drogą już przeszedł Chrystus. I na tą drogę chce nas uzdolnić. Tak jak chrześcijan, pierwszy chrześcijan, on posłał ich, żeby głosili Ewangelię, świadczyli o miłości Boga i oni byli, no, takimi samymi ludźmi jak my.
Różnili się tylko jednym. Być może się różnili. Różnili się. Tym, że uwierzyli Słowu. Słuchali pasterza i uwierzyli w to, że mogą dokonywać rzeczy niemożliwych po ludzku, nie dzięki swojej własnej mocy, ale dzięki mocy Bożego Ducha, którego otrzymali przez wiarę w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. I to jest klucz dzisiaj dla nas. Do tego, żebyśmy właśnie w tej postawie słuchali Słowa. Życzę Wam pięknego dnia i z serca Wam błogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.